Także widzicie Państwo, Warszawa, jak się patrzy, nie jest to miejsce, gdzie są cerkwie, nie są to Świadkowie Jehowy, nie są to prawosławni, ani mormoni, ani ewangelicy, tylko tramwaj, widzą Państwo. Palma, ateiści, a więc pałac kultury Stalina i Lenina. No to, to co? No to najwyżej piec kaflowy, co? Jerozolimskie. Ale jest system moherowy. Nie ma Świadków Jehowy. A co? To sobie niech mówią mohery, bo Świadkowie Jehowy nie mówią. Dlaczego? Dlatego, że Świadków Jehowy tak naprawdę tutaj w Warszawie nie ma. Przyjeżdżają z Ameryki Białystok, postoją koło tego słupka, co Państwo dzisiaj widzicie przy centralnych tarasy Warszawa, Pałac Kultury Stalina i Lenina, właśnie, że ateistyczny. No i cała filozofia. Warszawa, kaszląca, pochrumkująca.